Namaste, kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. W odpowiedzi na Wasze prośby będzie dzisiaj kolejna dewa z serii Dewy Roślin, ponieważ tak wiele napisaliście do mnie cudownych listów po ostatnich słuchowiskach, że mimo tego, że jest w tej chwili już po północy, zdecydowałam się nagrać to słuchowisko, tak abyście mogli je może jutro, może pojutrze odsłuchać. Ponieważ bardzo, bardzo wiele osób zamówiło u mnie analizy, zamówiło u mnie przepowiednie, a nie chciałabym, abyśmy mieli jakieś tutaj opóźnienia. Kochani, czyli w ciągu dnia zajmę się tymi terminami, które są zamówione i które wymagają takiego bardzo, bardzo silnej koncentracji, a teraz wieczorem jeszcze tak na luźniutko porozmawiamy sobie o niezwykłej dewie. Myślę, że każdy z Was z dzieciństwa szczególnie zna tą roślinkę. Gdy byliśmy dziećmi i chodziliśmy po różnych zakamarkach, to często spotykaliśmy ją i ona nas czymś fascynowała. To jest taka roślinka, której gdy dotkniemy jej, to jej nasionka strzelają. Może taką cechą też pozytywną jest to, że to są osoby bardzo niezależne. Czyli są to osoby, które bardzo często właśnie albo mają wolne zawody, albo są na wysokich stanowiskach, albo po prostu są od innych niezależne, ponieważ nie zniosłyby zależności od innych, gdyby ta osoba, od której są zależne, była wolniejsza od nich. Gdyby dalej mamy szybkie tempo, ale gdy coś idzie nie tak, jak powinno, to mamy troszeczkę więcej cierpliwości. Czyli ta dewa działa bardzo delikatnie. Ona, tutaj chciałabym to wyjaśnić. Kontakt z dewą niecierpka pomaga w tym, aby przestać się ciągle poganiać, przestać się ciągle stresować. Pomoże nam wziąć sobie troszeczkę czasu dla siebie, bo takie osoby, którym ta dewa jest bardzo, bardzo potrzebna, one najczęściej nie odpoczywają, nie biorą sobie wolnego, nie potrafią jak gdyby usiedzieć nawet na miejscu, nie potrafią nawet do końca obejrzeć filmu, który je interesuje, bo się denerwują, gdy akcja na przykład w tym filmie zbyt wolno idzie do przodu. Czekam na Wasze komentarze pod tym wpisem, czy mieliście już doświadczenia z niecierpkiem, czy może korzystaliście z kropelków doktora Bacha, właśnie z niecierpka, czy znacie takie osoby z Waszego otoczenia, które mają taki syndrom spieszenia się, a może sami macie takie odczucia. I zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie. Wasza Maria Bukardi.